Ten Flash pojawia się zgodnie z jego datą premiery. I oto nadszedł dzień premier nowej generacji, przynajmniej z tej zielonej strony mocy. Oficjalnie rozpoczęto zatem nową erę grania. Na rynku dostępne są dwa modele od Microsoftu. Tak Series X o znacznie potężniejszych podzespołach i Series S, czyli słabsza i tańsza opcja. Polecam nasze materiały dotyczące obu konsol. Co jest równie zielone i ma dziś premierę? Trawa w Anglii oraz Skandynawii pod warstwą śniegu. No dobra, to był kiepski segue. Dziś premiera Assassin's Creed Valhalla, które zabierze nas na wycieczkę do IX wieku z wikingami pod pachą. Według recenzentów to udana gra i wprowadzone modyfikacje względem poprzedniczek dają radę. That's my favorite seasons. 13 lat, tyle fani serii Sam & Max musieli czekać na jakąś świeżynkę, a przynajmniej nowe szaty. Byli pracownicy studia Telltale Games zebrali się i szykują Sam & Max Save the World Remastered, które zadebiutuje już na początku przyszłego miesiąca. Szybko i zgrabnie tak na PC, jak i Nintendo Switch. Fall Guys tak szybko jak stało się hitem, wycichło. Among Us wywaliło go ze statku popularności bez zastanowienia. Nie zmienia to jednak faktu, iż twórcy zapowiadają na ten tydzień spory update wprowadzający nowy poziom z wielkimi wiatrakami. Do tego oczywiście masa mniejszych poprawek, tylko czy to wystarczy? Either way, Tavern Games provides a fun way to gain or in fact lose your hard-earned coins. To, że Skyrim wciąż żyje, zaskakuje wszystkich bez wyjątku. To, że fani zaskakują kreatywnością, nie powinno dziwić nikogo. Oto dzięki modyfikacji Tavern Games możemy zagrać w minigierki. Od loterii, przez karcianki, gry kościane, jak i w planszówkę. A dodatkowym bonusem jest to, że ów mod obsługuje język polski. With the maximum bet being determined by each player's current gold. The season pass and the... A na koniec wieści od studia Saber Interactive dotyczące drugiego sezonu SnowRunnera. Ten wystartuje jeszcze 16 listopada tego roku, oferując dwie dodatkowe mapy w regionie Yukon, pełne różnorodnych terenów. Do tego nowa mechanika craftingu oraz trzy nowe pojazdy z gigantycznym katem 770G na czele. The first phase will be available a few weeks after the release of the game. To co, jutro wolne, nie? Chyba że jakiś stream.